Oddziaływania grupowe, szczególnie terapia grupowa, wspiera dziecko w rozwijaniu umiejętności społecznych. Jest to przestrzeń, w której dziecko może nabywać umiejętności komunikacyjnych, może w ogóle poznawać swoje potrzeby, nauczy się, w jaki sposób je nazywać, w jaki sposób je przekazywać innym, w jaki sposób rozpoznawać je u innych. Do tego w takiej przestrzeni grupowej dziecko ma w ogóle możliwość budowania swojej świadomości, swojego poczucia sprawczości, jest w stanie nabyć umiejętności stawiania granic, czyli szeroko rozumiana asertywność. To jest dokładnie właśnie przestrzeń, w której dziecko będzie mogło pracować nad tymi elementami. I jeżeli chodzi w ogóle o oddziaływania grupowe, to one z tego względu są skuteczne, że pewne emocje, które dziecko przeżywa, takie jak na przykład lęk przed odrzuceniem, lęk przed opuszczeniem, w sytuacji, w której dziecko konfrontuje się z innymi uczestnikami, z terapeutami w procesie grupowym, ma możliwość od razu o tym porozmawiania, a nie tak jak to w świecie, na przykład szkolnym czy w grupie pozaszkolnej, gdzie dziecko nie czuje się akceptowane, gdzie nie może o tym powiedzieć, co czuje. Na terapii grupowej jest ta przestrzeń do tego, żeby od razu to omawiać. Dlatego jest to bardzo skuteczne miejsce. Szukać terapii grupowej można przez internet, pytając się na przykład w placówce szkolnej. Można zgłosić się do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie mogą dalej pokierować, gdzie po prostu znaleźć odpowiednie miejsce dla dziecka. Dlatego, że to, co będzie ważne, to po prostu przedział wiekowy, również też to, jaką formę będzie miała ta grupa. Czy będzie właśnie, to będzie cykl spotkań, który będzie zamknięty, czy będzie to grupa półotwarta, czy w tej grupie będzie można uczestniczyć przez dłuższy czas, czy będzie to właśnie na przykład konkretny termin. Czasami są też organizowane turnusy, na których taka terapia grupowa będzie odbywała się na przykład przez tydzień, przez miesiąc, przez 3 miesiące, więc warto poszukać czegoś, co będzie dostosowane konkretnie do potrzeb dziecka. No a tutaj warto również po stronie rodzica, żeby rodzic porozmawiał z dzieckiem w ogóle o tym, czym są takie oddziaływania, a tak jak tutaj wspomniałam, one dają tą możliwość przeżycia trudnych emocji i skonfrontowania się z tym, co trudne, i przerobienia trudności na nowe umiejętności, więc to jest najważniejsze.